Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym z MKRIKA, odcinek 27. W dzisiejszym odcinku kupujemy nową przyczepę, bo jest listopad, wszystkie są ceny. Zaraz zobaczymy jeszcze promocję, a kupujemy sobie... A właśnie, może pierw promocję, bo może figel jest. Nie ma. Dobra. Kupujemy sobie figielkę i będę miał przynajmniej już rozwiązane z... Kleroborgi? Czy co to tutaj wziąć za koła? Micheliny nie, BKT sobie wezmę, bo spoko są. Tablica bronek jest. Kupuję tą figielkę, bo ona jest zarąbista z tego względu, że ona ma 29 ton, jest ta na tandemie i jest jako rozrzutnik. W konfiguracji sobie zmieniasz, zmieniam sobie, dokładam sobie konfigurację i mam rozrzutnik. A o to mi chodziło. Bo teraz w dzisiejszym odcinku to jest przełomowy odcinek, bo wchodzimy w krowy. Ceny kształtują się na rynku tak, że na pociągi wszystko jak zwykle. Ale chodzi o to, że mamy sorgo za 1700. Jest to najwyższa cena. Rzepak mamy za 2500, a owiec jest za 2100. O kurde, także się zapatrzył na te ceny, że raz zjechałem. Oczywiście Jonder mi pomagało dziś na pracowniku. Jest 12.02, czyli minęła... W sumie od zaczęcia tamtego odcinka minęło ile? Pół godziny? A pół godziny, bo zdążyłem obejrzeć 20 minut odcinka Bolka. Dzisiaj znowu Waltrom, ale zaraz kupujemy sobie ścielarkę. Bo jednak obornik musi być u krów. Dobra, zaraz tutaj Jendera ogarniemy. Nasypię mu chyba rzepaku i go puszczę. Albo owsa mu nasypię, bo owiec wejdzie. Owiec wejdzie. A sorga mamy 20 ton, więc sorga sobie nasypię. Owiec jest 36 ton, a ja mam po 18, więc dobra, czyli akurat wejdzie. No bo dobra, przejadę się tędy. Tutaj go zostawię. I gdzie jest mój John Deere? Co jest John Deere? W sumie mogłem trochę John Deere'a pomęczyć, ale to z rzepakiem się pomęczymy John Deere'em. Jeden transport sobie John Deere'em weźmiemy. I John Deere'em przywiozę ścielarkę. Bo trzeba będzie ścielić krową, żeby mieć obornik oczywiście. A obornika fajna akcja będzie. A jednak kiszonka jeden dzień się robiła. Myślałem, że jednak dwa dni się robi, ale jednak się zrobiła szybciej. 36500, no to zostanie mi 500 kilo. Znaczy, miejsca na przyczepie, o, żeby nie było niedomówień, na przyczepie 500 kilo mi zostanie miejsca. No widać jest 18500, bo jednak te branderki są bardziej pojemne niż Rudolfy chyba. Czy Rudolf też? Rudolf ma 17,5? Czy 18,5, bo już nie pamiętam. Rudolf. 18,5, czyli jednak to są takie same przyczepy. Tak, to są takie same, tylko że Rudolf jest o 100 kg cięższy. Oczywiście John Deere'owi muszę wyjechać na asfalt. O, już widzę, jak będzie się zajebiście John Deere'em jechać z rzepakiem. Bo rzepak mi tylko został w silosie, tak. Ja tutaj zawsze staję ciągnikami. Przejedź. Daję mu przejeźdź, no bo... Bo nie pamiętam, jak się ustawia. Chyba nawet nie korzystałem z tego, żeby do skupu dojechał. On się niby zablokował, ale on sobie da radę. O, właśnie, miód jeszcze jest. Może ten miód od razu sprzedam. Zobaczę, bo mam 240 tysięcy kredytów. Jedzie rządy? Wiecie co, ja muszę mu chyba trochę ręką pomóc. Nie wiem czemu, ale jakbym wyjechał bardziej na asfalt, to on by sobie ogarnął. A tak sobie grzejemy walterką. Fajny jest ten wysiedlacz po prawej. Pokazuje, ile na godzinę jedzie. Takie kółko fajne. Zarobi się to wygląda.
Oczywiście walczą sobie zrobię tylko jeden transport. Sobie wrócę, nasypię rzepaku. Jeszcze dalej, dobra. Bo się zamyśliłem przez chwilę. Nasypię sobie rzepaku. Ile wlezie, tyle wejdzie. No, ja wolę, żeby pełna przyczepa Waltry była. Czyli tam będzie 30, to będzie 15 ton. Nie wiem, zobacz jak to zrobię. Ale tu kierunki chodzą. Jaki dźwięk w ogóle. Znaczy, bardziej o dźwięk mi chodzi, a nie o to, że kierunki działają. Żeby nie było zaraz. Dzisiaj jeszcze TMR-a będzie mieszać pierwszego w życiu. Z tych dużych, okrągłych bel. Widać, że dawno tu nie byłem. Ale przypomniałem sobie, że trzeba tutaj w prawo skręcić. No i dobra. Idę sobie pociąg wezwać. Klikłem go, czy nie? Pociąg przyjedzie, kilometr 200 ma. Kurczę, no myślę, jak to rozwiązać. Sobie, jak to rozwiązać sobie, myślę. Dobra, puszczę sobie Waltrę na drogę powrotną, a wrócę sobie John Deere. Widać, jak ładnie poszedł tutaj ze znakiem. O! Pełen zestaw owsa, to ma co robić. Fajne te biegi zmienia. I sypiemy. O, pociąg już przyjechał. Więc zaraz będziemy mogli nasypywać powoli. No właśnie, to jeszcze ten miód zobaczę. O, właśnie, Waltra jak wróci, to z miodem pojedzie. Bo czekaj, ile znamy? 3000 chyba było. Za miód było 3000. Z tego, co dobrze pamiętam. No! Bar fast food, a to ja się ręcznie przejadę, bo to przez drogę tylko jest. 2350, no to te 300 stracę, ale nie chcę po prostu wszystko dzisiaj sprzedać. Bo miodu dawno nie sprzedawałem. A te żniwa są takie, że pól nie będę kupował żadnych. Bo mi się nie uda. Wybierz miejsce docelowe. Tutaj mówię. Dobra, nie będę tutaj cudował z tym. McCormick już stoi, jak widać tutaj z paszowozem. To są siódemki, jo. Jo. Dobra, później to ogarnę, czy to wciąga, czy nie. Dobra, ładuje się. Pomocnik D. Dobra, Waltra już przyjechała. Widzicie, pomaga to jak cholera. I zobaczcie, ile tego rzepaku wziąć, bo mam 44 tony. A weźmy tak z 16 ton, żeby tak z John Deere miał ze 20. Dobra, no ja trochę więcej wziąłem niż 16 ton. Nie wiem, John Deere miał problem, żeby stąd wyjechać. O, tutaj set off jest zwiększony.
Więc dlatego łatwo sobie zostanę tutaj. Przejedź. Mamy tu. No i łatwo stoi przy asfalcie równo. Więc to sobie tu powinna ogarnąć. Nie wiem, coś nie chce działać mi ten pracownik. Muszę go tam ręką dotknąć, żeby zadziałał. Nie wiem czemu tak, ale... Dobra, dzięki, że kolego dojechałeś. Waltro żyje na skup. A może Jandirem się z tym miodem przejadę, zobaczę. Bo to bardzo łatwo, to jest przez drogę. Na pewno fast food jest tutaj. Tak. Żeby nie było przypału potem, nie? Że ja powiem, że jest przez drogę, a będzie gdzie indziej. Muszę iść zobaczyć, czy ten bar da się kupić. Ale chyba nie, bo to jest jako skół. Nie, czekaj, gdzie jest chyba. Tutaj. Nie da się go kupić, bo to jest jako skół tylko. W barze nie da się nic produkować przecież. No dobra, grzejemy 28 ton. Chciałem, żeby mieć 30, ale... O, tak, trochę późno skręciłem, ale wyrobiłem się. Dobra, 12 po, czyli mamy 10 minut odcinka. Bo ścielarkę musimy kupić, bo paszowóz będzie na okrągło pełny. Więc nie będę miał czym ścielić. Szczerze mówiąc, to nawet dobrze, że w listopadzie wypadło wszystko. Karmienie krów i sprzedaż. Dobra, Waltra już dojechała. Ale na razie jej nie będę wysypywał. Muszę Jandirem dojechać. I wtedy Jandira puszczę na drogę powrotną. Jandira puszczę na drogę powrotną, Waltrę wysypię i też Waltrę puszczę na gospodarstwo. I potem Jandira puszczę na sklep, żeby przyjechał po ścielarkę. Potem Jandira puszczę na sklep, żeby przyjechał po ścielarkę. No i pracownik ruszy ze ścielarką. Albo ja wrócę, nie wiem, zobaczę. To zależy, jak mi się będzie chciało. Nawet nie myślałem o tym, że będę się dwa enkryki nagrywał. Ale chociaż enkryka będę miał nagranego na dosłownie miesiąc do przodu. Ale to dobrze, bo ja lubię mieć do przodu nagrane. Chociaż może nie aż tak bardzo, ale... Ja chociaż będę miał takie coś, że nie będę musiał nagrywać. 22 przez najbliższy tydzień. Tydzień, może dwa. Raczej dwa. Byłem klikany na 25. Wrzuconego już. Na 25. Teraz ten będzie na 32. Tak jakby wychodziło, czyli na 2 października. Coś takiego mniej więcej. O. A, bo to jest... Dobra, bo mi się pomyliło z 15, bo ja wczoraj w 15 grałem, a tam się pod I wysypuje. Czy pod Q się wysypuje, dlatego kliknąłem Q. Oczywiście Waltra dogoni mojego Jandira, bo Jandir wiadomo, 42 na godzinę, ale to zarobicie ciągnie. Jandir zostaje do końca serii, on nawet jak będzie tylko... To miał jakąś przyczepę ciągnąć albo coś. Przecież on na końcu serii to chyba tylko z paszowozem będzie stał. Tak mi się wydaje. No później będą już większe Jandiry. Na pewno tu wleci jakaś R-ka, musi wlecieć. 7, 8 na pewno wleci. Zobaczymy. Może Waltra S. A teraz zobaczę taki myk, bo... To jest Jandirem na asfalcie i zobaczymy, czy on sobie ruszy. A no widzisz, na asfalcie stałem i od razu ruszył.
Więc okej. Dobra, ten Seth jest tutaj w tej walce ustawiony na 18 chyba, a nie na 60. Już nie będę go zmieniał. No, bo dla mnie wtórkę robię, na pewno Seth jest zwiększony. Bronek 555. Oczywiście stała rejestracja już. Dobra, walterkę tę sobie puszczę. A tutaj ją puszczę. Niech tu się zatrzyma. Jondyr jest tam. Dobra, walter leci. Leci. Dobra, no to wsiadam do pociągu i nasypuję, tak. Zaczniemy sobie od pierwszego wagona. Dawno tego nie robiłem w sumie. No może być, że tak na pierwszym. W sumie to wyrąbane, bo mam trzy wagony aż, więc... Wywalone. To będzie 45 ton. No razy... No to trochę kasy będzie, więc akurat... Na ślarkę i na kredyt powinno starczyć. Rzepak. Owiec. I co ja tam jeszcze miałem? Co robię jeszcze miałem? Ol Walter tam grzeje. Chyba 5 dych na godzinę. Dobra, Jandry już dojeżdża. A Sorga miałem 48 ton chyba. Nie, czy 58. Ale chyba 58, no. Dobrze myślałem, że 58, bo 48 było w silosie. A miałem jeszcze dychę na przyczepie. No i dobra, dobra, przyczepa dała radę. No, Sorga najwięcej, tak? Więc jakieś 300 tysięcy płynę za to dosyć wszystko. Czy za sam rzepak to będę miał 150. Czy na pewno jest to... Tak. No, prawie. Prawie 300, dużo się nie pomyliłem. A jeszcze miód przecież. Dobra, Waltra wraca. Daj mi Jandira, bo muszę przyczepę odczepić. To muszę wreszcie odstawić, ten Vulture. Pod dach. Bo przyczepy tutaj pod płotem muszą stać. Od razu to ustawię tego mulchera. Wiem, że to trochę nierealne, że tak ręką to przyszedłem, ale musiałem go od razu wziąć, bo później mi się nie będzie chciało. Później bym zapomniał. I on by tak stał i stał i stał do kolejnych żniw. Chociaż żniwa nie będzie znowu używany, no bo... Dobra, przejedź. Dzisiaj dużo transportu ma żądir. Ogólnie ciągniki mają dzisiaj dużo, dużo na pracowników. Dobra, bierzemy Waltrę. Trochę za głęboko może bym postawiłem ten punkt, ale... Wiadomo, lepiej żeby na pole wjechał niż na autostradzie stał. Żeby go jakiś pociąg rypnął. Znaczy pociąg. Niż jakieś auto by go rypło. Dobra. Co ja miałem? A, ja pomiot miałem jechać. Od przyszłych żniw, od tych żniw. Tak, od tych żniw. Ta cała pszenica, co jest moja. A mam ich raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć pól. To wszystko idzie tutaj na młyn. Na młyn. Czemu na młyn? No bo trzeba mąkę robić. A jeżeli chodzi o mąkę, to wiadomo, o co chodzi. Będzie później kupowana... Czekaj. Będzie później kupowana piekarnia. Dobra. Zrobię to tak. Obkręcę tą paletę. Trochę mi paleta wyskoczyła. Ile to jest tych palet? 3.
No nie całe trzy, ale wrzucę trzy. No wiadomo, bo po co ma te niecała paleta tutaj czekać? Jak może być sprzedana. Nie wiem ile tego miodu tam jest tak naprawdę. Osiemset. No trochę tego miodu jest. A tu przez asfalt tylko to. To niedaleko, więc. Dobra, sprzedajemy. Chyba drugi raz w życiu na tej serii sprzedajemy. No, 26 tysięcy dało za nią. No i elegancko. Dobra, platforma stała tu. To niech stoi. A Waltrank tu stoi na razie. Idę do Rzędyra. I jednak wiecie co, wyślę pracownika, żeby on mi wrócił. Idę tą ścielarkę kupić, tylko gdzie to było? Zwierzęta? Nie wiem, jak to było? Zwierzęta, no. Się zastanawiałem, jaka to kategoria jest. Ona chyba 50 tysięcy ta ścielarka kosztowała, z tego co pamiętam. Dobra, kup. A to do kiszonek leży ten, bo ja się zastanawiam, co tam za paleta leży. A bo wiecie co, ja tą paletę jednak sobie wezmę na gospę. John Dynik mi ją przywiezie. Wpadła do środka? Wpadła. Dobra, później trzeba będzie pamiętać, żeby ją wyjąć. Nie! Rządzir, przejedź. Tutaj. No i dobra, i kręcimy pierwszy TMR. Odkrywamy. 113 ton było. Teraz jak to wygląda? Tak to wygląda. Trochę to poszuflujemy. Bo to potonie, to trochę będzie szuflowania. Ale to się da. Dobra, to chyba na klawiszach szybciej zrobię, niż myszką. O jest, teraz już z tym masejem, z tymi bigami to będzie ciekawie. M-ką się wysypuje. A ja stoję koło tego, dobra. To nie przynajmniej się do tego. Zajebiście. Zarobiście to mają zrobione w takim razie, ten farming. Że ja nie muszę wsiadać do... O, 1016, teraz 16 kilo więcej nabrałem. Chodzi o to, że nie muszę wsiadać do tego, do makaronika, żeby wiedzieć ile jest tego. Ile jest czego? No ile jest w paszowozie już, o! Nie, no teraz teren będzie tutaj coś ogarnąć do terenu, bo to masakra. To ten maszyn tak ma, masę ma tak robić, to... Dobra, weź mi to na klawiszu wysyp, bo ja widzę, że chyba podkładka mi się za bardzo wytarła już. Się za bardzo już chyba podkładka pod tym, pod myszką wytarła i już myszka ledwo zachodzi. No dobra, damy radę. Widzę, że tu masy ma mega problemy. Więc trzeba będzie z drugiej strony to brać. Ja pierdolę, jeszcze iść po zakupy. No. Dobra. Dobra, więc mamy dosłownie 5 minut, żeby to zrobić.
O, albo cofać na maksa do tyłu. To też jest jakieś wyjście. Ile on tam ma ton już? 17. Wiecie co, ja chyba trochę siana dosypię. Tak, bo ja miałem jeszcze belkę siana wrzucić. I teraz muszę jeszcze te dwie łyżki kiszonki dorzucić, żeby... Właśnie nie wiem, czy te 7 to... W całym życiu tutaj jeszcze słomy nie będzie za dużo. Ale nie powinno być. Powinno być idealnie. Na kurwa masę i szybciej, bo zaraz opierdziel dostanę, że nie przyszedłem. Procent, czyli ja nie mogę jednak całej 7-tonowej belki wrzucić. Musi być 6500. Bo siana jest elegancko. I ciul, za dużo słomy jest. I zobaczymy, czy to się... Nie, no nie, no nie zrobi się TM. Bo jest słomu za dużo. No to jest jako pasza. Oj, teraz dosypię kiszonki. Pa, i teraz dosypię kiszonki i powinien się TMR zrobić. Jednak jakby belka szóstka była, to by było lepiej. Belka szóstka. Bo siana ok, ale słomy za dużo. Bo siana wrzuciłem 4,5 i 4,5, 9 ton. Więc siana muszę mieć. Albo kupić jeszcze większy paszowóz. Gdyby cała belka 7 wchodziła. A jest jakiś większy paszowóz jeszcze? Nie ma. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy. 10 ton kiszonki już, żebym kurde wyciągnął sam. Kurde. Jeszcze jedną łyżkę muszę wrzucić szybko. Szybko jedną łyżkę i ja to wysypuję i kończę odcinek, bo szlarki już wam nie pokażę. Szelarka to tam nic nadzwyczajnego. Oczywiście krowy na TMR-ze będą nie jechać. Dobra, jest, zrobił się TMR.
20 ton TMR-u się zrobiło. Rozsypiemy im po całym tym. Też te dwie krówki to... Ten TMR powinien starczyć jeszcze. Właśnie jak to u krów wygląda, szybko trzeba zobaczyć jeszcze. 22 tony TMR-u, więc jeszcze można by jeden kręcić. Ale nie będę na razie kręcił. Ja muszę sobie to po odcinku teraz ogarnąć. Czy ja mogę jednak wrzucić tą 7 ton słomy, czy jednak muszę... To są siódemki, nie? Tak. Bo że te u góry są większe. Nie, siódemki. No i dobra, zobaczymy. Tutaj jest wielka wela, 9000 litrów. Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Szesnaście, czyli 4... 8 ton. 8 ton kiszonki, więc powinno być dobrze. Dobra, po prostu może tam jakaś proporcja była zrąbana czegoś. Dobra, więc dziękuję za oglądanie 32 minutowego odcinka. Poszliśmy w krowę, jak widać. Na razie, trzymajcie się, cześć!